Dwunastolatek zabity przez policjanta. Całe nagranie udostępnione w sieci. 22 listopada zeszłego roku Tamir Rice został fatalnie postrzelony przez policjanta podczas zabawy w parku. Na całym nagraniu udostępnionym przez policję widać, jak na ratunek biegnie jego 14-letnia siostra i zostaje zatrzymana przez dwójkę policjantów. Po chwili zaprowadzają ją do radiowozu zaparkowanego obok krwawiącego brata. Początkowo miasto nie zgadzało się na publikację tego nagrania, ale zostało ono w końcu udostępnione i pokazane w lokalnych mediach. Policjant Lehman strzelił chłopcu w brzuch zaledwie 2 sekundy po przyjechaniu do parku, po tym jak zobaczył, że chłopiec bawi się, jak się później okazało, zabawkowym pistoletem. Tamir Rice zmarł następnego dnia.